jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska i moim i Waszym gościem dzisiaj jest Pani Joanna Wiśniewska. Dzień dobry, Pani Joanno. Dzień dobry. Zanim zacznijmy nasz dzisiejszy temat, kilka słów o Pani. Jest Pani psychologiem społecznym, psychologiem wojskowym, wykładowca na kierunku pedagogika oraz psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, autorka artykułów i publikacji oraz prelegentka na branżowych konferencjach z zakresu psychologii społecznej, sekretarz toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień pracuje jako psycholog w resorcie obrony narodowej. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Inicjatorka i współautorka lokalnych inicjatyw w zakresie kultury i psychoedukacji. Pani Joanno, nie wiem, czy byłby lepszy moment na to, żebyśmy nagrały dzisiejszą rozmowę, bo właśnie po roku od pierwszego lockdownu wchodzimy w kolejny. Rok temu był pierwszy, był też szok, nie wierzyliśmy w to, co się dzieje, nie wiedzieliśmy, jak długo to trwa. Czy te doświadczenia z ostatnich 12 miesięcy spowodują, że będzie nam łatwiej? Właśnie słusznie Pani zauważyła, że rok temu wchodziliśmy w pierwszą falę epidemii. Teraz wchodzimy w trzecią falę epidemii, ale w związku z tym, że wchodzimy znowu z bardzo dużymi restrykcjami, można powiedzieć, że podobne reakcje, jak właśnie przy pierwszej fali epidemii, pojawiają się w nas. A dlaczego? Jesteśmy pierwszym pokoleniem bez wojny, czyli nie byliśmy gotowi na tak ekstremalne doświadczenia, a do takiego ekstremalnego doświadczenia należy właśnie zaliczyć pandemię, która przewartościowała nasze przekonania i to w wielu obszarach, tak? Czy w tym zakresie naszych elementarnych potrzeb dotyczących żywienia i higieny, ale też poprzez potrzebę poczucia bezpieczeństwa i ochrony swojego zdrowia, do tych dotyczących poczucia bliskości, więzi, ale też naszego miejsca w społeczeństwie. W ciągu tego roku walki z epidemią pojawiły się u nas nowe zachowania, które też z upływem czasu się utrwalają i zapewne część z nich zostanie z nami nawet po minięciu zagrożenia. Niewątpliwie doświadczenia tej epidemii zmusiły nas do mnóstwa wyrzeczeń i rezygnacji ze stylu życia, do którego przywykliśmy, ale i też do ograniczeń związanych z aktywnością zawodową, a to nasze potrzeby właśnie są ważnym stymulatorem naszego działania i wpływają na cały nasz rozwój psychospołeczny. Mamy takie potrzeby jak potrzeba samorealizacji, szacunku i uznania, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne i właśnie w tej sytuacji izolacji i zagrożenia zdrowia i życia do tych najbardziej niebezpiecznych stresorów należy deprywacja. Deprywacja to nic innego jak właśnie pozbawienie człowieka możliwości jakiegokolwiek działania, czyli taka bezsilność w kierunku silnie przez niego odczuwanych potrzeb. I ona dotyczy właśnie czy to potrzeb fizjologicznych jak pokarm, pragnienie snu czy ruch, społecznych, poczucie osamotnienia, braku kontaktu z bliskimi i psychicznych, zwłaszcza tych, które dotyczą naszego poczucia bezpieczeństwa, autonomii i naszej kontroli sytuacji osobistego sprawstwa. Jak łatwo zauważyć, epidemia dotknęła wszystkich naszych elementarnych potrzeb. Przebywanie w stanie deprywacji może doprowadzać do pogorszenia sprawności działania i odczuwania dyskomfortu psychicznego. Taka sytuacja deprywacji sensorycznej i tej percepcyjnej, czyli izolacja, wpływa negatywnie na niektóre funkcje psychiczne. Na przykład obniża poziom wykonania w wielu testach sprawności intelektualno-spostrzeżeniowej nawet do 30%. Zmiana dotychczasowych warunków życia, poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, zaskoczenie, czyli to, że my nie możemy niczego zaplanować, to jest dla człowieka jednym z takich najbardziej trudnych przeżyć. No i jak my funkcjonujemy właśnie w takim stanie? W tak traumatycznej sytuacji, zgodnie z instynktem samozachowawczym, który każdy człowiek posiada, możemy zadziałać dwojako. Albo stawiać czynny opór, no i to się pojawiło, na przykład pojawia się pod postacią koronawirus mnie nie dotyczy, nie ma w ogóle epidemii, to się dzieje gdzieś indziej, poza mną, albo też takie gwałtowne przeciwstawienie się ograniczeniom stosowania restrykcji, stosowania zasad higieny, czy też odreagowywanie emocjonalne,
na przykład stosowanie śmiesznych memów, które są rozsyłane przez portale społecznościowe. Albo może się też pojawić w nas paniczna ucieczka. Mieliśmy takie przypadki, gdy osoby uciekały ze szpitala czy z kwarantanny, albo też pomimo tego, że na przykład zachorowały i widzą u siebie objawy, boją się na przykład zgłosić do lekarza. To jest taka nieświadoma próba ucieczki przed epidemią, a przed epidemią niestety uciec się nie da. Bo zdaje się tak jak Panią słucham, zarówno zaprzeczanie temu, że wirus istnieje, jak i jakby niechęć wobec czy noszenia maseczek, czy dezynfekcji rąk, czy memy, to są tak na dobrą sprawę półśrodki, które chyba nie do końca nam pomagają. Tylko właśnie my zmierzamy się teraz z takim podstawowym lękiem, czyli lękiem przed śmiercią. Często, kiedy nie chcemy sobie tego uświadomić, wypieramy to i właśnie stosujemy wtedy różnorodne, nieświadome zachowania. Ponieważ jesteśmy teraz w sytuacji takiej, gdzie zmierzamy się ze stresem traumatycznym. Stres traumatyczny dotyczy zdarzeń, które są związane bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia i życia, podczas których przeżywamy właśnie intensywny strach czy poczucie bezradności i bezsilności. I tutaj niewątpliwie chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że do takiej sytuacji należy właśnie walka z epidemią. Nie trzeba być też samemu doświadczać tego zagrożenia, ale na przykład sam widok katastrofy czy rannych może być takim czynnikiem wyzwalającym stres traumatyczny, a my też codziennie jesteśmy informowani o tym, ile osób zostało zakażonych, ile osób zmarło, umierają nasi bliscy. Słyszymy też, że komuś znajomemu umarł ktoś bliski. No i właśnie ten stres traumatyczny przejawia się takim występowaniem po sobie kolejnych faz reakcji. Może się pojawić reakcja niedowierzania, zaprzeczania faktom, czyli taka ucieczka od rzeczywistości. Reakcje te przebiegają spontanicznie, poza kontrolą naszego rozumu. My nie jesteśmy w stanie jakby kontrolować przebiegu naszych mechanizmów obronnych, one są nieświadome i zniekształcają postrzeganie rzeczywistości. Rzeczywistości pod kątem sytuacji, która się wydarza, ale i też siebie samego. One mogą prowadzić właśnie do niepożądanych decyzji i takich dezadaptacyjnych zachowań. Uruchamiane nasze mechanizmy obronne to nic innego jak nasze nieświadome właśnie sposoby unikania i redukcji zagrażających nam uczuć. Z jednej strony po to nas natura wyposażyła, żebyśmy mogli utrzymywać równowagę psychiczną, ale z drugiej strony, gdy stosujemy je w sposób nieadekwatny bądź nadmierny, one przestają też nam służyć. I też w tej fazie ze względu na taką dużą intensywność emocji liczymy się z wysokim poziomem psychicznego znużenia. I tu mogą się pojawić objawy zniechęcenia, rezygnacji, takiego poczucia wypalenia, spadku energetycznego, ale też mogą się pojawiać zachowania agresywne, buntownicze. Prowadzi to również do pogorszenia sprawności działania. Najgroźniejsza jednak pod względem szkód psychicznych jest ta trzecia faza, która może się charakteryzować pasywną akceptacją. W niej pojawiają się silne negatywne uczucia, czyli poczucie już wielkiego żalu, poczucia skrzywdzenia, niechęci, poszukiwania winnych, tak? Czyli szukania, kto mi to zrobił. Wiąże się to z zachwianiem poczucia własnej wartości, dlatego nie szukam swojej odpowiedzialności dotyczącej sytuacji, która mnie spotkała, tylko szukam przyczyny na zewnątrz i tam rozładowuję całe te wszystkie swoje nagromadzone negatywne emocje. Czyli szukam źródła, gdzie będę mógł transmitować moje silne emocje negatywne, z którymi ja sobie sam nie radzę. Dlatego tak bardzo ważne jest, że człowiek, kiedy pozostaje bez możliwości kontroli swojego losu, w takich właśnie okolicznościach, które wzbudzają w nim poczucie zagrożenia życia, aby przetrwać, musi stosować strategię, która jest oparta na cierpliwości, samodyscyplinie i empatii. Wspomniała Pani o tym, że przez ostatni rok wyrobiliśmy w sobie pewne nowe zachowania, które pozostaną z nami przez czas trwania pandemii, ale też dłużej. Jakie to są zachowania? No proszę zauważyć, jak właśnie zostało wprowadzone w ciągu roku stosowanie różnorodnych
środków zapobiegawczych pod postacią właśnie stosowania maseczek ochronnych, czy trzymanie dystansu społecznego, zachowywanie w kolejkach na przykład odległości 1,5 metrowej, przebywanie mniejszej ilości osób w sklepie, całe nauczanie zdalne, które tak naprawdę nauka została przeniesiona od roku w sieć i my byliśmy w stanie w ciągu roku tych nowych umiejętności się nauczyć, je nabyć i w chwili obecnej je rozwijamy. Mówiła Pani dosyć dużo o stresie, o tym, że się stresujemy, że się pojawiają te elementy dotyczące frustracji czy lęku, ale czy my też wykorzystaliśmy ten rok, albo czy mieliśmy szansę, albo czy zostało nam udzielone takie wsparcie, żeby przygotować się do kolejnego lockdownu, do kolejnej fali, czy też do kolejnych fali od strony psychicznej? No bo mamy zapasy maseczek, mamy zapasy żelu do dezynfekcji rąk, nasze dzieci uczą się na komputerach, tylko czy my zadbaliśmy o siebie od tej strony psychicznej? No właśnie, bo co się dzieje z naszym organizmem w stresie? Czyli każda sytuacja, zdarzenie, które jest nowe, nieznane, niespodziewane, może wywołać stres. Ale i również właśnie sytuacja, gdy zagrożenie, mieliśmy taką chociażby nadzieję, troszeczkę minęło, ponownie atakuje, ponownie jest to sytuacja, która wyzwala w nas szereg reakcji stresogennych. To, co jest najistotniejsze i o czym też mówimy psychologowi od roku, bo myślę, że ta aktywność ekspertów medialnych jest bardzo znacząca, także społeczeństwu są dostarczane informacje, co się dzieje, dlaczego się dzieje, jak można sobie z tym poradzić. Tym samym też jest dzisiejsza nasza rozmowa. Ważne jest to, jak my to przyjmiemy. Nie do końca jest ważne to, co się dzieje, tylko jak ja to osobiście, indywidualnie odbieram. Ponieważ wiele czynników dla jednej osoby na przykład będą ją pobudzać do działania i do aktywności, a dla innej będą dokładnie te same czynniki powodować na przykład zamieszanie emocjonalne i dezorganizować całkowicie jej działanie. Na wiele czynników nie mamy wpływu, tak jak nie mamy wpływu właśnie na to, jaki będzie przebieg epidemii. Są to czynniki, które pojawiają się wbrew naszej woli i wbrew naszym oczekiwaniom. I w stresie uruchamianych jest szereg takich reakcji fizjologicznych, których celem jest mobilizacja energii w celu wykorzystania jej w kierunku do przetrwania. Ale jeżeli nasz stres jest długotrwały, to te alarmowe reakcje adaptacyjne trudno jest nam wyłączyć i trudniej jest nam wrócić do stanu równowagi. To tak samo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni i paradoksalnie trudno jest nam zasnąć. Zbyt wysoki lub długo utrzymujący się stres prowadzi do przeciążeń naszego organizmu i ta jego pierwotna adaptacyjna funkcja jest zakłócona. Dlatego musimy mieć przede wszystkim świadomość. Ja w drugiej części rozmowy przedstawię jeszcze raz, jak możemy sobie poradzić, ponieważ nie mamy takiej uniwersalnej metody, takiego złotego środka, gdzie będzie to pasowało do każdej sytuacji i dla każdego człowieka. Człowiek jest istotą niepowtarzalną, unikatową. Nie ma dwóch takich samych osób. Tym samym można powiedzieć, nie ma dwóch takich samych sytuacji. Dlatego ta różnorodność jest istotna i to, jak ja indywidualnie do tego podchodzę. To jest z drugiej strony bardzo pozytywna wiadomość, ponieważ jeżeli ja mam w sobie klucz do tego, żeby sobie poradzić, ten klucz jest do znalezienia. Od razu nasuwa się pytanie, jak go szukać, jak szukać tego klucza. To jak możemy sobie pomóc i jak możemy pomóc innym? Człowiek to jego myśli, emocje i zachowanie, które wzajemnie na siebie oddziałują. Kiedy pojawia się u nas natłok tych przygnębiających myśli, uczuć, warto zatrzymać się i z dystansem przyjrzeć się, jak wpływają moje myśli, moje emocje na moje własne zachowanie. Jest to ten moment zatrzymania pomiędzy bodźcem, który na mnie oddziałuje, a moją reakcją, czyli moim zachowaniem. I ta krótka przerwa, ten moment, to jest właśnie coś, w którym się uaktywnia wolna wola człowieka. I to powoduje, że tak naprawdę nawet w sytuacjach bez wyjścia i w sytuacjach, których nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami, ten moment przerwy to jest to, na co ja mam wpływ, ponieważ dokonam wyboru.
dokonam wyboru, jak ja się zachowam. I jak dokonać tego wyboru? Warto sobie zadać pytania. Pierwsze pytanie. Co czuję, gdy jestem w tej sytuacji? Gniew? Złość? Czy to jest smutek? Niepokój? Czy odczuwam lęk czy strach? Bezsilność czy przerażenie? Spróbować nazwać adekwatnie swoje emocje i uczucia. Drugie pytanie, co ja myślę o tej sytuacji? Jak ja postrzegam tę sytuację? Jakie mam myśli na temat własnych możliwości? Jakie są w tej sytuacji moje ograniczenia? Co powoduje, że mam takie myśli? I czy moje myśli teraz, aktualnie, są dla mnie korzystne? I przyjrzyjmy się przykładowym takim myślom. Na przykład myślę o tym, nie wiem co dalej. Kiedy to się skończy? Jak długo to potrwa? Możemy pomyśleć sobie, mam dosyć tej epidemii, chcę normalnie pracować i żyć, jestem wściekły. Nie spałam od kilkunastu godzin. Dlaczego, kiedy przychodzi moment odpoczynku, jest mi tak trudno zasnąć? Do tej pory sobie radziłem, to nie widzę powodu, żeby teraz sobie nie poradzić. Ale pomimo wszystko drażni mnie to, że inne osoby nie dostosowują się i bagatelizują zagrożenia, na przykład nie zostają w domach. Co mam odpowiedzieć synowi, który prosi mnie, żebym nie poszła do pracy, ponieważ się o mnie boi? Gdy się zatrzymamy, sami dostrzeżemy, że myśli i emocje wzajemnie się przeplatają i wpływają na siebie wzajemnie, ale też właśnie na nasze postawy i na nasze zachowania. Możemy się przyjrzeć, czy są to przekonania negatywne, czy pozytywne. Co na mnie tak wpływa? Jakie czynniki? I dopiero wtedy mogę zacząć się zastanawiać, na które z nich mam wpływ. Bo mogę się zająć tym, na co mam wpływ. Ale też zdać sobie sprawę, na jakie czynniki ja wpływu niestety nie mam. Mogę się przyjrzeć, czy moje myśli w tej chwili są racjonalne. Czyli identyfikujemy nasze myśli, ponieważ te irracjonalne zniekształcają obraz rzeczywistości. Możemy sobie zadać pytanie, czy moje emocje są normalne? Co często zdarza mi się w sytuacjach, kiedy ktoś przeżywa taką nagłą, trudną sytuację, kiedy przychodzi na pierwszą konsultację, właśnie padają takie pytania. Ja się boję, że to, co czuję, jest nienormalne. Emocje w sytuacji nienormalnej są normalne. Te negatywne emocje to taka adaptacyjna reakcja naszego organizmu. Mamy do nich prawo. Możemy je nazwać, możemy je przeżywać. Następnie przejdźmy do dalszej analizy. Co ja mogę zrobić? W związku z tym, co czuję, co myślę, mogę przewartościować też, przeformułować swoje myślenie z tego myślenia negatywnego na myślenie pozytywne, tak żeby ono mi służyło. I co ja mogę zrobić? W tym momencie, jakie ja mam możliwości działania? Czy jeżeli na przykład teraz jest mi tak trudno i sytuacja przekracza moje zdolności, mam kogoś, do kogo mogę zwrócić się o pomoc? A jak sobie samemu mogę pomóc? Co jeśli ja czuję teraz taką całkowitą bezsilność? Każdy człowiek dysponuje wieloma sposobami adaptacji. To tak zwana rezylienacja, oznaczająca umiejętności i cechy osobowościowe, które pozwalają nam po tych trudnych doświadczeniach powrócić do równowagi. I przeciwdziałając objawom stresu, należy przede wszystkim też jednocześnie dbać o kondycję psychiczną i o kondycję fizyczną. Jak zadbać o kondycję psychiczną? Pamiętajmy o tym, że mamy wiedzę i doświadczenia. Czyli korzystamy z naszych doświadczeń dotyczących tych czynników, tych sytuacji, które indywidualnie nam się wydarzyły. Możemy rozpoznać, które czynniki dotychczas działały na nas stresująco, a z którymi potrafimy już sobie poradzić i jak możemy właśnie w tej trudnej sytuacji poczuć się lepiej. Czyli też dokładna i rzetelna wiedza o realnym zagrożeniu związanym z sytuacją, którą postrzegamy jako zagrażającą. Korzystając z rzetelnych informacji, w chwili obecnej korzystamy z informacji od lekarzy, od psychologów. Mamy przekazywane informacje na temat, na rządowych stronach, w jakiej jesteśmy aktualnie sytuacji.
starajmy się unikać wpływu informacji, na przykład, że kolega mi coś powiedział. Kolega coś usłyszał, kolega coś powiedział, kolega przekazuje mi. To, co powiedział, powiedzmy, kolega, oddziałuje na mnie bardzo silnie w tym momencie. Ale zawsze mogę się zatrzymać i najpierw sprawdzić to w rzetelnych źródłach, tą informację, tak? Czyli przepuścić ją najpierw, przyjąć ją z dystansem i zweryfikować i sprawdzić. Na to mam wpływ, to mogę zrobić. Nie muszę od razu przyjmować jako fakt usłyszanej, zasłyszanej informacji, która na przykład w tym momencie na mnie bardzo silnie negatywnie zadziałała. Możemy zwrócić uwagę, to słusznie się pani zapytała, jakie są moje poprzednie doświadczenia radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I tutaj możemy korzystać z naszego doświadczenia sprzed roku, gdzie już raz przeżyliśmy twardy lockdown, gdzie mieliśmy ograniczony dostęp do praktycznie wszystkich usług i dzisiaj możemy się lepiej do tego lockdownu przygotować. Możemy też pamiętać o tym, że w pierwszym etapie wybuchu epidemii wykupywaliśmy towar w sklepie, ponieważ panował w nas taki lęk, że być może tej żywności nam zabraknie. Dzisiaj sami z własnego doświadczenia możemy zweryfikować już ten wtedy irracjonalny lęk, że on nie miał żadnych podstaw faktycznych, racjonalnych, dla nikogo jedzenia nie zabrakło. Więc możemy korzystać już z tego, czego sami doświadczyliśmy. Co jest bardzo jeszcze ważne, że teraz jak nigdy potrzebna jest nam wiara w siebie, w swoje możliwości, czyli poczucie własnej wartości, stabilizacja, zrównoważenie emocjonalne, dystans, czyli znowuż jakby przywracam, że to, na co mam wpływ, co może mi pomóc, to jest zatrzymywanie się pomiędzy reakcją a bodźcem. Do tego dbanie o wypoczynek i o zbilansowaną dietę, która będzie bogata w witaminy i minerały, ponieważ reakcja stresu jest reakcją całego naszego organizmu na każdym poziomie. Jest to reakcja biologiczna. Ćwiczenia fizyczne, które jeżeli nie możemy dzisiaj wykonywać w siłowniach, możemy je wykonywać w domu. Ćwiczenia fizyczne są dla nas źródłem endorfin i poprawiają nasze samopoczucie, ale też i dotlenienie. Ćwiczenia izometryczne, które można wykonywać tak naprawdę nie ruszając się z miejsca, ponieważ polegają one na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii ciała, ćwiczenia oddechowe oraz medytacja, wizualizacja i techniki relaksacyjne. Dopytam jeszcze o jedną kwestię, która mnie bardzo, bardzo nurtuje, bo mówiła pani o tym, żeby pozyskiwać wiedzę ze sprawdzonych źródeł. Natomiast zastanawiam się, na ile nam pomaga albo na ile nam szkodzi to codzienne bombardowanie liczbą osób zarażonych czy też liczbą ofiar koronawirusa. Na ile to nam, jeśli w ogóle, pomaga? No, tego typu informacje wzmagają u osób, które odczuwają lęk, wzmagają tylko i wyłącznie lęk. Dlatego warto też korzystać na przykład z tych informacji w sposób też wyważony, tak? Czyli nie pozwalać sobie na to, żeby się bombardować tymi emocjami nacechowanymi emocjonalnie, negatywnymi, tak, z nagłówkami bardzo katastrofalnymi, drastycznymi, ponieważ to rzeczywiście wpływa tylko i wyłącznie na obniżenie naszego nastroju i wpędzenie znowuż w ten stan negatywnych emocji. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje, czuje, że informacje mu są potrzebne do tego, że chce mieć rozeznanie w sytuacji, bo na przykład jest mu potrzebne do tego, w jaki sposób on chce zaplanować swoje życie, nawet nie wiem, w ciągu 2 dni czy tygodnia, to starajmy się robić na przykład to raz dziennie. Natomiast jeżeli komuś jest potrzebna informacja dotycząca właśnie jakiejś wiedzy eksperckiej, to wybieram sobie dokładnie taki program, w którym będzie poruszany ten temat, który mnie interesuje i dowiaduję się tej rzeczy albo właśnie z jakby takiej rzetelnej informacji przekazanej przez eksperta, ale mamy mnóstwo różnorodnych źródeł pod postacią książek. Ja już nie mówię tutaj tylko i wyłącznie, żeby szukać tych informacji w internecie, ponieważ no, internet stał się dla nas kopalnią wiedzy. Wszystkie informacje mamy w internecie, ale mamy ich też tam przesyt. Zawsze możemy odwołać się też do źródeł naukowych, do
publikacji naukowych i do stron naukowych, czyli przynajmniej dbam o to, żeby te informacje, które mnie interesują, indywidualnie mi są potrzebne, zbieram właśnie z takiego rzetelnego źródła. Natomiast też dbać o to, żeby nie przesycać swój system nerwowy nadmiarem informacji. My i tak żyliśmy w takiej właśnie presji czasu, presji osiągnięć i do tego właśnie byliśmy codziennie bombardowani ogromnym natłokiem informacji i to wszystko właśnie powodowało, że czuliśmy się jak w takim kieracie po prostu, jak taki kręcący się karuzeli, z której nie można wyskoczyć. A jak można z tej karuzeli wyskoczyć? No to właśnie zatrzymanie się i skupienie się na sobie, a w tym jak to zrobić pomagają techniki relaksacyjne. To przejdźmy do tych technik. Jakie one są? Jak możemy je stosować? Ważne jest, jak w każdej czynności, aby efekt był zapewniony, należy być cierpliwym i zdyscyplinowanym. Zresztą ja powiedziałam, że to ta strategia, która dzisiaj pomoże nam przetrwać, jest właśnie oparta na cierpliwości, dyscyplinie i empatii. Cierpliwości do tego, że zmierzamy się z sytuacją, na której nie mamy wpływu. Dyscyplinie, czyli dostosowuje swoje zachowania do sytuacji, konsekwentnie realizuje. A empatia, to współodczuwam to z drugim człowiekiem. Jeszcze tylko dodam jedno, zanim przejdziemy do technik relaksacyjnych. Bardzo często potrzebujemy drugiego człowieka, kiedy jest nam źle, bo wtedy czujemy, że nie jesteśmy sami z tym problemem. Paradoksalnie dziś jesteśmy przecież w sytuacji, w której wszystkim jest nam trudno. W różnych obszarach, z różnorodnych powodów. Więc to powinno być też takim czynnikiem, który może nas połączyć. Możemy wspólnie współczuwać swoją trudność, smutek, ból i wspólnie starać się sobie w tym wzajemnie poradzić. Bo ta bliskość i więź z drugim człowiekiem, to zrozumienie i ta emocjonalna bliskość, to w tej chwili dla nas wszystkich najlepsza pomoc. Bycie z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, to jest też jedna z podstawowych potrzeb ludzkich i daje nam poczucie wsparcia i wpływa łagodząco na objawy stresu. Czyli nie dzielmy się, tylko starajmy się łączyć. Każdy człowiek dźwiga swój krzyż. Stojąc przed drugim człowiekiem, nigdy nie wiemy naprawdę, z czym on się zmierza. Wsparcie społeczne to też w tej chwili jest ogromnie istotne. Jak rozmawiałam na przykład z pracownikami służby zdrowia, dla nich to wsparcie społeczne w chwili obecnej jest też jednym z czynników, które będzie dawało im siłę do tego, aby na tej pierwszej linii frontu walczyć z epidemią. Wsparcie pod postacią tych osób najbliższych czy przyjaciela, ale i też całych grup społecznych. Jeżeli chcemy takiego wsparcia udzielić drugiej osobie, to warto też pamiętać o pewnych zasadach. To, co leczy, to bardzo często sama nasza obecność. Czyli jeżeli widzimy, że ktoś ma bezwzględne objawy takiego już skrajnego stresu, nie zostawiajmy tej osoby samej sobie. Bądźmy przy niej. Możemy właśnie powiedzieć, jestem przy tobie, tak? Możesz na mnie liczyć. Może nie rozumiem tego, co przeżywasz, co czujesz, ale będę w tym z tobą. Poradzimy sobie z tym razem. Podczas rozmowy pamiętać o tym, aby utrzymywać kontakt wzrokowy, czy jeżeli nie mamy takiej możliwości, bo siebie nie widzimy, to kontakt głosowy. Możemy, jeżeli jakby relacja nam na to pozwala, przytulić tą osobę, aktywnie, cierpliwie ją wysłuchać i też unikać takich rad pod postacią, a daj spokój, weź się w garść, nie? Przecież to nic takiego, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Niestety dla osób, które są w trudnej sytuacji, takim stanie kryzysu, takie porady kompletnie nie działają, a wręcz odwrotnie, mogą przynieść odwrotny skutek. Możemy ewentualnie, jeżeli jest to nasz przyjaciel, ktoś z rodziny, ktoś bliski, znamy tą osobę, wskazywać jej możliwe rozwiązania, czy tak podpowiadać jej jakieś sposoby, ale zawsze trzeba pamiętać wtedy o tym, w jakim stanie psychicznym jest ta osoba. Możemy ewentualnie też wspólnie zaangażować się w jakieś działanie, tak? Prostych jakichś czynności, żeby u takiej osoby wyeliminować bezczynność. Ale warto też pamiętać, że są sytuacje, w której człowiek sam sobie pomóc nie może i nie pomaga mu
rozmowa, omówienie sytuacji, chociaż często właśnie takim bardzo dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do drugiej osoby o pomoc, ale kiedy to nie poprawia, nie zmniejsza odczuwanego napięcia, warto zwrócić się do specjalisty. Ale też pamiętajmy o tym, że nasze ciało pamięta wszystko. Wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze uczucia, wszystkie nasze przeżycia są zakodowane w naszych mięśniach. I kiedy trudno nam jest też obniżyć to napięcie emocjonalne, psychiczne, które bardzo często kumuluje się w częściach naszego ciała, tak? Czujemy napięcie w karku, czujemy napięcie w stawach, to właśnie z pomocą przychodzą techniki relaksacyjne. Jedną z takich technik jest progresywna relaksacja neuromięśniowa Jacobsona. Jest to technika, która została opracowana w latach 30. XX wieku przez Edmunda Jacobsona. Jest to trening właśnie relaksacji neuromięśniowej, który służy do pozbywania się tak zwanego lęku mięśniowego, czyli tych naszych napięć w mięśniach. Te napięcia w mięśni mają tendencję do utrzymywania się jeszcze długo po tym, jak ustąpi działający na nas bodziec stresowy. Właśnie celem tej relaksacji jest przede wszystkim zmiana sygnału, który idzie od naszych mięśni do naszego mózgu. Korzyści zastosowania takiej techniki relaksacyjnej to redukcja objawów lękowych, zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca. Lepsza praca żołądka, jelit, poprawa procesów myślenia i wzmocnienie naszej własnej kontroli nad nastrojem. Drugą taką techniką jest trening autogenny Schulza. Ten termin autogenny odnosi się właśnie do sposobu, w jaki nasz umysł może wpłynąć na nasze ciało, by przywrócić równowagę naszym układom. Proszę zauważyć, technika progresywna Jacobsona działa w kierunku od mięśni do mózgu, a trening autogenny Schulza działa od mózgu do mięśni. Jest to trening, który opiera się na autosugestii i takiego pewnego rodzaju autohipnozie. Ćwiczenia, które wykonujemy podczas treningu autogennego Schulza, doprowadzają do zwierczenia mięśni szkieletowych i opanowania czynności oddechowo-krążeniowych. Jest ten trening szczególnie skuteczny w redukowaniu właśnie takich objawów jak nasze negatywne emocje, jak lęk, złość czy irytacja, ale wpływa też na ustępowanie dolegliwości bólowych. W przypadku na przykład bólu głowy, karku. To jest technika, która w ogóle uspokaja cały nasz organizm, reguluje metabolizm, rozluźnia napięte z powodu stresu mięśnie. Dlatego jest też stosowana na przykład w przypadku osób, które odczuwają chroniczny ból, na przykład na skutek przewlekłych chorób, czy które cierpią na chroniczne zmęczenie. Ona wydaje się właśnie być efektywna w leczeniu problemów ze snem. Ja z pacjentami, którzy mają takie dolegliwości, właśnie mają trudności ze snem, bardzo często też indywidualnie w gabinecie stosuję techniki relaksacyjne. Oprócz tego wykonuję takie treningi antystresowe grupami i stosowałam je już naprawdę, można powiedzieć, że osoby, które były pod moimi skrzydłami podczas treningu antystresowego, to już można już liczyć w tysiącach. I nawet te osoby, które podchodziły na początku sceptycznie, po systematycznym stosowaniu technik relaksacyjnych, naprawdę zaczynają odczuwać pozytywne skutki. Kolejną taką techniką relaksacyjną są techniki wizualizacyjne. Wizualizacja to nic innego jak praca naszej wyobraźni. A że mamy wyobraźnię, to jej naturalnym przejawem są przecież nasze wspomnienia czy nasze marzenia. Możemy je właśnie wykorzystać jako taki program autoterapeutyczny. Ważne jest, żebyśmy w wizualizacji wyobrażali sobie tą rzeczywistość, czy to, co chcemy w ogóle przeżyć, przeżywali to przez jak największą ilość zmysłów. Czyli poprzez wizualizację uruchamiamy wszystkie zmysły. I wizualizacja pomaga w sytuacji izolacji minimalizować właśnie te destruktywne myśli, przekonania, które tylko i wyłącznie pogłębiają stres. No i właśnie, ale kiedy jednak ta samopomoc i wsparcie nie pomaga,
a my czujemy, że sytuacja nas przerasta, nie bójmy się, proszę, skorzystać z pomocy specjalisty. Czy to indywidualnie, czy też myślę, że teraz bardzo ważne jest, aby uruchamiać też takie działania grupowe, szczególnie w tych grupach zawodowych dużego ryzyka. Bo w sytuacjach szczególnie trudnych może okazać się, że są potrzebne znacznie bardziej rozbudowane sposoby rozładowania stresu. I mamy taką metodę jak na przykład diffusing, to jest odreagowywanie, wentylacja emocji. Ona jest oczywiście przeprowadzana przez profesjonalnie przez psychologa. Jest to taka metoda pomocy psychologicznej, która prowadzi do odreagowywania silnie przeżywanych przez osoby emocji i napięć właśnie w sytuacji, kiedy brali udział w szczególnie dramatycznych wydarzeniach. Kolejną taką formą pomocy psychologicznej może być debriefing. Celem debriefingu jest właśnie przywrócenie tej równowagi emocjonalnej, zdolności do dalszego działania, zmniejszenie też prawdopodobieństwa wystąpienia stresu porozowego. Debriefing jest przeprowadzany przez psychologa, przez lekarza i on musi być też przeprowadzony około 24 godzin do 72 godzin po wydarzeniu. Możemy też, prowadzone przez psychologa, zastosować inne metody, tak? Czyli jakby psychologowie mają ku temu skuteczne narzędzia, aby pomagać. Jak mamy metody przedłużonej ekspozycji, czy na przykład MDR. Psycholog też może stwierdzić, że na przykład jest potrzebna konsultacja psychiatryczna, bo w niektórych sytuacjach trzeba się wspomóc na przykład farmakoterapią, albo też może pokierować, kiedy ta praca musi być pogłębiona, na przykład do psychoterapeuty. Dlatego nie bójmy się tego, że coś nas przerasta, ponieważ tak samo jak stres, taki kryzys psychiczny może dotknąć każdego z nas. Niezależnie od tego, jakie mamy wykształcenie, jakie mamy doświadczenie, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani, jaką mamy płeć, jaką mamy pozycję społeczną, każdy z nas w momencie, kiedy przeżywa bardzo trudną, traumatyczną sytuację, może doświadczyć kryzysu, czyli takiego zaburzenia równowagi psychicznej, a wtedy pomoc specjalistyczna jest niezbędna, ale tylko właśnie po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi znaleźć sobie ponownie tą siłę, czy odreagowanie, przeżycie tego, czego doświadczył i znalezienie w sobie ponownie tych konstruktywnych rozwiązań. Bo tak naprawdę my specjaliści nie mamy jakiejś pigułki szczęścia, którą oferujemy swoim pacjentom, dzięki temu oni czują się lepiej. To wszystko jest w nas, ale czasami tu różnorodnych przeżyć, czy też braku zasobów, umiejętności, czy też zaburzeń, które wyniknęły w toku rozwoju, nie potrafimy tego odnaleźć sami w sobie. Dlatego psycholog może poszerzyć tę perspektywę. Dzięki takim sesjom zwiększamy wgląd w siebie i możemy ponownie zacząć szukać nowych rozwiązań dla siebie, stosować na przykład zasoby, o których pojęcia nie mieliśmy, formułować nowe. Dzięki temu zacząć stosować zupełnie nowe zachowania, bardziej adekwatne do sytuacji. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj też z tą sytuacją epidemii nie zmierzamy się indywidualnie, a zmierzamy się z nią globalnie, tak? Czyli to jest sytuacja, która dotyczy nie tylko jednego indywidualnie człowieka, ale całych społeczeństw. Myślę, że istotne jest, abyśmy wspólnie razem wypracowali taką strategię, do której będziemy się wszyscy dostosowywać, ponieważ takie rozłamy i właśnie dzielenie, takie dychotomiczne myślenie, szukanie takiego obrazu świata na my, wy, czyli my to jesteście przyjaciele, wy to jesteście wrogowi i też popadanie w skrajności w ogóle w tym, no nie będzie dla nas pomocne i na pewno nie będzie nam wspólnie służyć. Myślę, że warto jest też pamiętać o tym, że wszyscy poniekąd ponosimy jednoosobową odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność właśnie wynika z tego, jak ja wybieram zachowanie. Tak samo, jeżeli na przykład nie mam teraz wpływu na to, jak się rozwija sytuacja z epidemią,
ale na przykład mogę mieć wpływ na to, że wybiorę zachowanie prospołeczne, dzięki któremu ja się będę czuć potrzebny i ważny, dzięki któremu będę mógł wykorzystywać jakieś swoje właśnie unikatowe zdolności, umiejętności, a będzie to z korzyścią dla całego społeczeństwa. To tak pięknie w Polsce się uruchomiło właśnie w tej pierwszej fali epidemii, kiedy wszyscy wzajemnie sobie pomagali i myślę, że teraz też jest taki czas, abyśmy myśleli nie tylko o swoim dobrze, ale też takim dobrym wspólnym i tym, że jeżeli będziemy wspólnie starali się radzić sobie z myślą o tym drugim człowieku, o sobie i o drugim człowieku, będzie nam łatwiej. Ale też w sytuacji, kiedy my pomagamy innym ludziom, również sami czujemy się lepiej, prawda? Tak, dzięki temu realizujemy też własne potrzeby, właśnie poczucia, że jestem potrzebny, że jestem ważny, a też takie uruchomienie takich aktywności nas stymuluje, bo dzięki temu być może musimy się czegoś nowego nauczyć, bo zaczynamy współdziałać, współpracować. Można to też przecież robić, jakby taką pomoc uruchamiać zdalnie, tak? Kiedy na przykład nie musimy ograniczać kontakt. A właśnie dzięki temu czujemy się, podnosi się nasze poczucie wartości i też stymulujemy siebie. Czyli jest to, tak jak powiedziałam, nawet jeżeli zachowanie prospołeczne może być takie altruistyczne i są też takie osobowości, ale nawet jeżeli wybierając zachowania prospołeczne będziemy sami z tego korzystać i czerpać, to dobrze, bo będziemy korzystać wszyscy. Ja nawiążę jeszcze na chwilę do tego wsparcia psychologicznego, o którym Pani wcześniej mówiła, bo myślę, że warto zaznaczyć, że mimo tego, że mamy lockdown, to gabinety psychologiczne czy psychoterapeutyczne będą otwarte, a jeżeli ktoś się obawia kontaktu bezpośredniego, to zawsze może skorzystać z wizyty online. To też jest zawsze lepsze rozwiązanie niż pozostawać ze swoim stresem czy ze swoim lękiem samemu. Tak, jak najbardziej. My teraz działamy na pełnych obrotach. Ja tak samo staram się i pracować i grupowo, i indywidualnie, ale i też wykorzystywać jakby wszystkie możliwości, żeby dzielić się dzisiaj tą wiedzą psychologiczną, abyśmy mogli znowu właśnie wszyscy wspólnie z niej czerpać. Bo jeżeli ktoś wysłucha i się właśnie podda tej autorefleksji, głębiej się troszeczkę nad tym zastanowi i tą wiedzę, którą przekazuje, w jakiś sposób go wzbogaci i sprawi, że nie wiem, poszuka jakiegoś alternatywnego rozwiązania czy właśnie alternatywnej myśli, no to dla mnie to już jest ogromne szczęście. Bo to wszyscy dzisiaj jesteśmy, że możemy właśnie takie, każdy z nas ma jakiś tam swój warsztat, swoją wiedzę, swoją specjalizację, swoje umiejętności, zdolności. I gdybyśmy dzisiaj wszyscy skoncentrowali się na tym właśnie, co my możemy sobie wzajemnie dać, w jaki sposób możemy wspólnie to współdziałaniem, współpracą wykorzystać dla wspólnego dobra, na pewno przyniesie to efekt. Pani Anno, zastanawiam się, jak zakończyć naszą rozmowę, jak ją podsumować tak, żeby było takie jedno zdanie naprawdę optymistyczne. Bardzo chciałabym unikać takiego banału, który często widzimy w mediach społecznościowych, typu jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie. Więc jak inaczej? Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie, ale myślę też, że warto w tym momencie popatrzeć, że ta trudna sytuacja jest też dla nas sytuacją, którą my możemy wykorzystać na swój własny rozwój. Że to jest sytuacja, w której my się też teraz uczymy. Tak się rozwijały w ogóle całe społeczeństwa właśnie w tych trudach, w tych trudnych, ekstremalnych warunkach. Dzięki temu z tego później tworzyły się zupełnie nowe jakości i dziś pamiętajmy, że oprócz tego, że mamy ten dystans społeczny, bądźmy ze sobą jak najbliżej emocjonalnie. I tej bliskości, i tej więzi życzę zarówno Państwu, jak i sobie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że wielu osobom pomogła. Pani Anno, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.